dosłownie 100 metrów, myślę, że nawet nie, od jeziora, bajka. Problem z tym oto jegomościem, czyli kółkiem dojazdowym, kółkiem manewrowym. A jak są takie problemy, to ja się denerwuję, to jak się denerwuję, to się nie włączam. I przepraszam małżonkę moją kochaną za te nerwy. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Jak widzicie w tle rowery na dachu, to znaczy, że coś się święci, tak. Zapraszam Was na kolejną podróż z przyczepą kempingową, którą teraz macie za mną. Wyjechaliśmy sobie do województwa opolskiego na Opolszczyznę, chyba tak się mówi. Jesteśmy w miejscowości Turawa, na pewno jesteśmy w Turawa Camp nad jeziorem Turawskim i planujemy sobie tutaj kilka fajnych dni spędzić rodzinką bez psa. Psa zostawiliśmy u teści, ponieważ jest pochorowany, ma chorobę zwyrodnieniową stawów i nie chcieliśmy, żeby tutaj biegała, szalała po plaży, bo wiemy, że ona lubi, a to jest świeżo wykryty temat, ma jakieś zapalenie stawów i tak dalej, a jesteśmy w trakcie rozwijania przyczepy. Kwestia jest taka, że nie włączałem się po drodze, bo droga była szybka, krótka, 2 godzinki od nas, jakieś pakowanie i tak dalej. Stwierdziłem, że to są rzeczy, których nie chcę tutaj pokazywać. Mieliśmy małe tutaj komplikacje przy rozkładaniu przyczepy. Najpierw znaleźliśmy inne miejsce, później pan nas poprosił, żebyśmy sobie przeparkowali tutaj, gdzie jesteśmy, obok przyczep takich całorocznych. To są przyczepy całorocznie tutaj stojące i tutaj nie będziemy mieć sąsiadów, będziemy mieć spokój z naszym małym Mikołajem. A mianowicie mieliśmy tutaj, idąc do sedna, problem z tym oto jegomościem, czyli kółkiem dojazdowym, kółkiem manewrowym, czy jakieś takie różne rzeczy po dłuższej zimowej przerwie. Zeszło powietrze. Jak zeszło powietrze, to na flaku, jak manewrowałem sobie tą przyczepą u nas pod blokiem, to po prostu zerwała się ta guma. Myślałem, że rozciąłem sobie dętkę, musiałem zdjąć to kółko, bo ono się tutaj nie nadawało do jazdy. Przez to też mieliśmy problem, żeby tutaj tą przyczepę usadowić. A jak są takie problemy, to ja się denerwuję, to jak się denerwuję, to się nie włączam. I przepraszam małżonkę moją kochaną za te nerwy. Jest git, czyli nie było tak źle z tymi nerwami. Słuchajcie, zapraszam Was na film z wyjazdu nad jezioro Turawskie. Tutaj, proszę bardzo, moi pomocnicy, czyli Zuzanna z Mikołajem, chcą mi dopomóc przy rozkładaniu przedsionka. Czyli budujemy najpierw obozowisko, a później przejdziemy się w okolice, zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście nad to jezioro, bo po to tutaj przyjechaliśmy, żeby sobie trochę w piachu posiedzieć. Mamy tutaj bliżej niż nad morze, nasze kochane polskie morze. Taki wyjazd sobie tutaj zażyczyliśmy, więc biorę się za robotę. Zobaczycie sobie to w szybkim skrócie. A za mną w tle Turawa Camp. Świeżo powstały ośrodek, 2 lata to ma, więc w miarę tutaj są świeże te wszystkie sanitariaty i tak dalej, ale to pokażę Wam w innym momencie. No i słuchajcie, jest lipa, muszę tutaj sobie podziałać, pokombinować i tak dalej, ponieważ prawdopodobnie tutaj w tej ziemi było równane albo coś, ziemia została nawieziona na jakiś gruz, bo gdzie nie wbije śledzia, tam jest po prostu no po 10 cm mniej więcej kamień i dalej nie mogę tego śledzia wbić. Już 2 takie plastikowe połamałem, później zmieniłem na metalowe i się okazuje, że po prostu pod taką krótką warstwą, cienką warstwą tej darni z trawą jest po prostu jakiś żwir. 2 te śledzie na razie udało mi się wbić, także no nie trafiłem w jakiegoś kamienia czy w jakiś gruz, a kolejne po prostu gdzie się nie przesunę, to jest
lipa, także muszę tutaj z tym powalczyć. Ahoj rodacy i nierodacy, jeśli zagraniczniacy to oglądają, to siemanko. Po dłuższo-krótszej walce z tymi śledziami udało się to zainstalować i wygląda to następująco. On tutaj jeszcze mógłbym to w jakiś sposób delikatnie ogarnąć, ale jest przerwa na kawę. Chwilę sobie popracowaliśmy, a przed chwilą dowiedziałem się, i taka ciekawostka dla Was nadjeżdżających tutaj, że nie ma tutaj na miejscu internetu Wi-Fi udostępnionego przez kemping, chociaż taką sieć widać, ale oni jej nie udostępniają, bo potrzebują ją dla siebie, a bardzo słaby ten internet tutaj jest, więc jest jak jest. No ja potrzebuję trochę popracować codziennie przy komputerze i ten internet jest mi niezbędny, więc tutaj trochę miałem, że tak powiem, utrudnień w związku z tym, ale to nieistotne. Udało się to przepracować, trochę pokręcił ten net z telefonu udostępniony, bo zasięg jest tutaj naprawdę kiepski, bo jesteśmy gdzieś w lesie, między drzewami i tak dalej, nad jeziorem. Cała turawa chciałaby mieć światłowód, ale nie ma komu tego zainstalować tutaj, więc jest jak jest. A więc co, kochani, my pijemy sobie kaweczkę i będziemy się zbierać zaraz gdzieś przed siebie. Chodźcie razem z nami. A młody po prostu energię go tak roznosi, chodzi w kółko, na górę, na dół, chodzi, gada, biega, ode mnie do Zuzi, od Zuzi do mnie i tak, o, tutaj, co byś chciał, drzwi otworzyć, tak? No, zamknięte, byku, i co teraz zrobisz z tym fantem? No, pobiegniesz do mamy może. O nie, także taka historia. Tu się ukryły w trawie. No. Wielki co? Wielki chrabąszcz. Ze swoim młodym. Na plecach młodego niesie, albo to jest samica, która się szczepia właśnie z samcem. I samiec jest mniejszy. I my wchodzimy sobie bezpośrednio naprzeciwko kempingu na taką uliczkę. Tak mi doradził tutaj pan Jacek, który tutaj zarządza terenem. Na ten moment takiego pana tutaj poznaliśmy. I idziemy sobie tą ścieżką do jeziora na promenadę. I takie tam. A tutaj idąc, mijamy sobie takie małe ogródki działkowe. Ale ludzie mają fantastycznie ulokowane te działeczki, takie małe domki, dosłownie 100 metrów, myślę, że nawet nie, od jeziora, bajka. Nie, jezioro Turawa, a bajka, taka lokalizacja. O, tutaj fajne toaletki, tak, świeżutki budyneczek postawiony, czyli turystycznie jest ogarnięte. Tam Zuzia dojrzała jakiś plac zabaw, więc oczywiście musimy sprawdzić. No i mamy tutaj siłownię taką zewnętrzną i placyk zabaw. A w tą stronę to, co nas interesuje najbardziej, czyli jezioro. A Mikołaja interesuje plac zabaw. I tu, słuchajcie, mamy taką promenadę nad samą wodą z ławeczkami różnymi co jakiś czas na takim murku oporowym. Jakąś knajpę nad samą wodą. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jezioro Turawskie. Miki, nie wchodź. Mamy falę. Zachamy,
Ale ładnie tu, co? Bardzo. Bardzo tu ładnie. Siadamy sobie, tak, na murku. Całą rodzinką. I możemy popatrzeć na ten widok. No i to jest coś pięknego, kurczę pieczone. Marzy mi się, żeby móc na co dzień mieć tak blisko takie piękne widoki. A to jest realne. Tylko trzeba trochę popracować. Dajcie suba, bo im więcej was będzie na tym kanale, tym być może będzie łatwiej ten cel osiągnąć i w jakiś sposób sobie to życie poukładać, aby można było być każdego dnia w takich pięknych miejscach, ponieważ chciałbym, aby ten kanał był taki typowo podróżniczy i żebyśmy mogli tych podróży tutaj jak najwięcej wam pokazywać, sami ich doświadczać i pokazywać ten wspaniały, piękny świat naszej kochanej młodzieży. Także dajcie subskrypcję, ponieważ każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. Centrum Rampa tutaj, Pawianice, Fundacja Rampa jest wspierana przez nas, więc będzie miło, jeśli jeszcze tego nie robisz, a większość z was tego nie robi, to właśnie teraz proszę zasubskrybować i lecimy dalej. Wracam z naładowaną baterią i tak, u nas aktualizacja, zbliża się godzina 19 i mamy łóżeczko rozłożone. Mikołaj sobie już szaleje. To będzie dla nas inauguracja, kiedy on jest taki chodzący, żeby spał z nami, bo wcześniej w tym samym miejscu sobie go tutaj kładliśmy do spania. Tylko że on nie spacerował, nie raczkował i tak dalej, to było rok temu. A teraz czeka nas pierwsza noc z młodzieżą biegającą, skaczącą, chodzącą i jesteśmy ciekawi, jak ta noc tutaj przebiegnie. Także jeżeli jesteście tego ciekawi, to zapraszam na kolejny film, ponieważ jutro opowiem o tym, czyli na kolejnym filmie, jak ta noc tutaj nam się sprawdziła i zabiorę was pewnie na tą promenadę, bo dzisiaj pojeździłem sobie jeszcze z Mikim rowerem. Pokażę wam w ogóle, jaki mamy fajny fotelik rowerowy dla młodzieży. Pojeździłem sobie z nim trochę. Zuzia tutaj poogarniała, posprzątała po jedzonku, przygotowała miejsce do spania. I tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy taki fotel na ramię. Zależało mi na tym, żeby Miki po prostu no, widział wszystko przed nami, co się dzieje. Ma swoją kierownicę, jara się tym, że kieruje, ale to zobaczycie na kolejnym filmie. Bo pewnie na tych rowerach tutaj tą mieścinę sobie pozwiedzamy. Jest taka piękna trasa rowerowa wokół tego jeziora Turawskiego, 25 km ona liczy i pewnie się w taką podróż wybierzemy. Wyszedłem sobie z przyczepy, żeby trochę ten obraz był ładniejszy, a my tutaj wieczór sobie spędzimy z Zuzią, pogramy w jakąś planszóweczkę czy coś tam, nie wiem, taka gra towarzyska, niekoniecznie planszowa, tutaj z nami w przyczepie jest. Posiedzimy, pogadamy i tak dalej, i tak nam wieczór tutaj minie, bo młodzież o 19 idzie spać i no tutaj jeszcze kawał dnia niby przed nami, a nie możemy go tutaj zostawić samego, więc tak to wygląda. Ja pewnie się wybiorę jeszcze rowerem do jakiegoś sklepu, bo ten tutaj przy kempingu jest już zamknięty i mam nadzieję, że jakiś będzie otwarty, bo nie mamy za bardzo nic na kolację. Na kolację to jeszcze tak, ale na śniadanie, które będzie prawdopodobnie bardzo wcześnie, w okolicy 6 rano, bo tak to często bywa u nas. A więc jeszcze raz, dajcie łapę w górę, jak wam się podobało i subskrybujcie kanał, bo 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. I takie tam, więc jak będę jechał do sklepu, to się jeszcze zaraz włączę i może pokażę wam, jak to tutaj wygląda i gdzie to jest, a jeżeli nie, to widzimy się rano, czyli na kolejnym filmie. Siemanu!